Nazaret, o którym pragnę wam mówić, będzie odtąd symbolizował miejsce w waszych sercach, gdzie spotykacie się ze mną i gdzie czcicie Boga. W tym miejscu chcę was pouczyć, przebywając z wami. Duchowy Nazaret będzie odtąd waszą ucieczką. Tak Matka Boża nazywa ten proces usercowiania naszego serca w kierunku niej, w kierunku Maryi. Na tej płaszczyźnie oddechu naszych serc będzie rozwijała się wielka przyjaźń i miłość do Matki Bożej. A ona pokaże nam drogę do zjednoczenia i do życia w kontemplacji, w Bogu, będąc czynnym i aktywnym w tym świecie, nie zmieniając naszego statusu ani pozycji społecznej, w jakiej się znajdujemy. Tam zawsze będę na was czekać, aby was pouczyć na tej drodze. Chcę, abyście budowali w swych sercach dom dla Boga, dom dla Jezusa, tak jak ja budowałam go z Józefem w Nazarecie. Wy również budujcie wasze ukryte domy z pomocą waszych przyjaciół świętych i aniołów stróżów. W cichym zakątku waszych serc będą przebywać od rana do nocy, tworząc wasze święte przybytki. Moi kochani, musimy sobie uświadomić, Bóg nas nigdy nie opuści, nigdzie nie miewa. Choćbyśmy jak mu napluli. To samo jest ze świętym patronem, ze świętym aniołem stróżem. Mamy ich od rana do wieczora koło siebie. Jeśli wejdziemy w tę przestrzeń świadomości, ta obecność Boga w nas staje się coraz bardziej żywsza. Zaczyna się budowa domku nazaretańskiego. Amen.